Witam serdecznie. Jeśli będziemy oglądać tę samą telewizję, która ma na celu, żeby człowiek jednak za bardzo nie myślał, czego dowodem jest, że w Polsce tylko dwie osoby kandydują na prezydenta. Już są, jesteśmy po wyborach. Ja jako dziecko myślałem, że wszyscy są mądrzy, a przynajmniej połowa. Nawet u mnie w miejscowości to na pewno byli wszyscy mądrzy. Ale jednak na prezydenta tylko się dwie osoby kwalifikują. Może by taką szkółkę założyć, tak jak jest na przykład szkoła paralotni, nie? Albo te kombinezony takie mają, zapomniałem nazwę, tak latają. Czyli szkoła nurkowa, to szkoła dla prezydentów zrobić. Wtedy by, tak jak z piłkarzami, najlepszych wybierać i wtedy by było. A jak nie ma szkoły dla prezydentów, to ciągle problem się martwi, na kogo wybierać, tylko dwie, ale nikt nie mamy na kogo, jedni mówią, a tylko dwie osoby są. Tyle milionów w Polsce ludzi i nie ma na kogo głosować, bądź nie nadają się. Nie nadają się. Wszystko ma swoje wibracje. Profanum będzie ściągało w dół. Tak zwane piekło. Sakrum do góry. Człowiek się wznosi, rozwija. I warunkiem takiego rozwoju człowieka jest sakrum. I oni w telewizji o tym wiedzą. Na TikToku też tak jest. Żeby ludzie za bardzo się podnieśli, to wtedy jest profanum. Sprycowane, dawkowane każdego dnia. I wtedy już na prezydentów nie będzie kandydatów. No ja się teraz dzisiaj dowiedziałem przed chwilą, oglądałem na TikToku film, że ta koalicja obywatelska miała, czy tam ma w programie do mordowania dzieci do którego tam? 14 tygodnia. Czy 12 tygodnia, tak. Do 12 tygodnia. To jest rampa w obozie koncentracyjnym. To jest rampa w obozie. To już nie takie już zacięcie troszeczkę obozowe. Do 14 tygodnia. Do gazu na lewo. Na prawo ci już powyżej 12 tygodnia. Nie chcę, bo mogą dobrze nie. Do jakiegoś tam tygodnia. Nie, dokładnie nie, 12 czy 14. Ale to nie jest istotą rzeczy, czy zabić człowieka do 12 lat, czy zabić człowieka do 18, czy może już po 50 też. Taki był snajper, chodził, ktoś miał powyżej 50, na odstrzał. No to już jest, to już mamy na ziemi barbarzyństwo. Jeśli takie, to jest prawda, że takie tak w postulacie było, że do iluś tam tygodni można zabić, to zeszliśmy już do barbarzyństwa. Sakrum będzie wznosiło w górę, a profanum w dół. Przy profanum się nie rozwiniemy, dlatego nie ma więcej kandydatów, jest tylko dwóch. Także będę, że tak powiem, modlił się, żeby powstała szkoła dla prezydentów. Zabić człowieka. Bo dziecko, do iluś tygodni można zabić? Do iluś lat można zabić? Przejrzałem na oczy. Tego nie wiedziałem, że taki postulat jest. Zagram taką ładną pieśń do Najświętszej Maryi Panny. Zawitaj, Królowo Różańca Świętego. Thank you.
dowiedziałem się, że w Anglii wszędzie są meczety, nawet na lotniskach, na dworcach. Jest takie prawo, że muzułman ma o każdej porze możliwość do modlitwy. Takie sale. A ponoć się dowiedziałem, że chrześcijanie katolicy wstydzą się przyznawać do Boga Ojca. Wibracje. I już nie chodzi o to, żeby tam, można powiedzieć, dawać do myślenia. Tylko chodzi o to, że nie rozwiniemy się. Przy profanum się nie rozwiniemy. Zmarnujemy życie. Tylko piękno rozwija. Wszystko jest ze światła. I wszystko ma w sobie wibracje. I według mnie unikać tych wibracji złych, czyli profanum, bo Bóg jest piękny, nie? I Bóg jest miłością. Tak mi się smutno zrobiło. Ja byłem pewien, że to inteligencja sama tam jest. To ja tam szaraczek, a tam sama inteligencja. Ale jak tam był postulat zabijać, odcinam się od tego świata. Odcinam się. Zabijać. Kochać. Tak, ale nie zabijać. Dziękuję.